9 lat. Od 9 lat, znamy się od 11 lat. Słuchajcie, ja też tu przychodziłam kiedyś, to było bardzo dawno temu, ale nie aż tak dawno. I generalnie tak dzisiaj troszeczkę miałam tak łezkę w oku, jak tu przyszłam, dlatego że wtedy byłam w zupełnie innym położeniu i tak naprawdę to, tak w ogóle to cieszę się, że jesteście tak licznie tutaj i tak gromadnie. I ja myślałam, że nikt nie przyjdzie, naprawdę. Myślałam, że ze 3 osoby wierne przyjdą, a reszta po prostu, no jesteście dla mnie wielką niespodzianką. My w Gdyni, wspólnota małżeństw, bardzo się modlimy za młodych, którzy myślą w ogóle o Panu Bogu i o tym, żeby być razem, że za tych, którzy szukają miłości. Także trwajcie i fajnie, że jesteście. Generalnie to jakbyś teraz oficjalnie zaczynając, to tak, rzeczywiście jesteśmy małżeństwem 9 lat, mamy 2 dzieci, 2 córki w wieku 8 i 4 lat. Mieszkamy na co dzień w Gdyni. I przyszliśmy tutaj, żeby wam powiedzieć, że przede wszystkim nie bierzcie z nas przykładu. To nie jest tak, że tutaj przyszliśmy powiedzieć, że my już kumamy, o co wchodzi w małżeństwie i wiemy, na czym polega patent na sukces i teraz chcemy wam go tutaj sprzedać. Jak to się ładnie mówi w takim korporacyjnym języku, podzielić dobrą praktykę. Wręcz przeciwnie, zróbcie dokładnie na odwrót i nie bądźcie tacy jak my, to znaczy przede wszystkim nie dajcie się oszukać. Na czym polega to takie oszustwo, w które ja bardzo mocno wierzyłem? Otóż kiedy byłem w waszym wieku, to ja byłem święcie przekonany, że małżeństwo to jest chyba jeden z najgłupszych układów na świecie. Że to jest po prostu taka formuła, która polega na tym, że dwoje ludzi poddaje się presji społecznej po to, żeby do końca życia być nieszczęśliwymi. A system tego chce, bo wtedy wciska im jakieś produkty, które oni kupują, wtedy sobie w ramach jakieś takiego poczucia winy, kupują drogie prezenty na walentynki i karawana się kręci. I ja naprawdę w to bardzo mocno wierzyłem. I wiecie, co ciekawe, to nie jest tak, że ja mam takie poczucie, że dałem się komuś zmanipulować, ale w tamtych czasach ja naprawdę byłem przekonany, że to jest taka oświecona prawda. Że wszyscy inni, którzy dają się wkręcić w małżeństwo, są po prostu frajerami, a ja jako jedyny przejrzałem system i dzięki temu nie dam się w to wkręcić. Skąd taka myśl i skąd w ogóle się to u mnie wzięło? No, w dużej mierze pochodziło to z mojego domu rodzinnego. Moi rodzice to byli ludzie, którzy być może mieli kilka udanych dni małżeństwa, kilka udanych chwil małżeństwa, natomiast było bardzo wiele nieszczęścia, bardzo wiele takiej wzajemnej niechęci i negatywnych emocji. Niestety oni wokół tego swojego małżeństwa uczynili taki obszar takiej ciemności i czarnej dziury, której wchłonął całą naszą rodzinę. To jest coś niesamowitego, ale do dnia dzisiejszego my się z tego, ja, mój brat, moja matka, mój ojciec nie żyje, jakby wydobywamy systematycznie. I to jest temat, który nie jest jeszcze zamknięty. Natomiast to, co chciałem właśnie powiedzieć, to to, że ja naprawdę wtedy, kiedy byłem w waszym wieku, uważałem, że jestem bardzo mądry i że już mam to wszystko tak super ocykane, a po prostu muszę się przyznać jakby przed wami i też przed moją żoną, że dałem się bardzo mocno szukać. I pewnie byłoby tak, że w tym oszustwie tkwiłbym do dnia dzisiejszego, gdyby zupełnie przypadkiem na ślubie, na który nawet nie za bardzo chciałem pójść, notabene, naszych znajomych, Pan Bóg postawił na mojej drodze Kasię, moją żonę, która dzięki której zrozumiałem, jak bardzo w błędzie byłem. To ja go zauważyłam, bo był taniec Panie, proszę Panów i podbiegłam od razu do Rafała, więc to ja. Tak, mamy to nagrane, także to jest prawda. Generalnie jak tu przychodziłam kiedyś, to tak strasznie byłam taka zagubiona. Ja miałam, no nie miałam łatwego dzieciństwa, jestem środkowym dzieckiem z 5 dzieci. Moi rodzice to takie super, świetnie działające przedsiębiorstwo. Mój tata nawet, taka historia krąży po rodzinie, która jest prawdziwa, że mój tata jak przykuwał uszy, on tak masowo to robił, że zapomniał i mojej siostrze przykuł 2 razy. I mówi, ja już naprawdę jej przykuwam niemożliwe. I generalnie ja poznałam Rafała, jak miałam 28 lat, także nie traci ducha, naprawdę. I generalnie mój tata się mnie pytał, no już kolejna córka, więc miał ich 4, więc chciał się jak najszybciej pozbyć. I pytał, dziecko, kiedy ty będziesz szczęśliwa? Ale ja mówię, co to znaczy szczęście?
No, będziesz miała męża, dzieci, sobie się, Panie Boże, broń, nigdy. Ale no, poszłam na ten ślub i było, Panie, proszę Panów. I słuchajcie, ja bardzo wierzyłam w czystość przedmałżeńską i byłam taka wierna, chociaż no, trochę było tych chłopaków po drodze, ale no, żaden, kurczę, no, nie było takiej iskry. I ja, taka pierwsza głosicielka, mówiłam, no jak można mieć seks przed ślubem, że to jest samo zło. A jak poznałam Kruczkowskiego, wprowadziłam się do niego na piątej randce. Przyznaję to, że po prostu uklękłam kiedyś w łazience, mówię, Panie Boże, jak tu się ziemia nie roztąpi zaraz, to ja po prostu naprawdę już nie będę taka wierna. I wróciłam do pokoju, a on pogłaskał mi po głowie i powiedział dobranoc i zasnął. I słuchajcie, serce mi waliło, nie mogłam spać, ale to trwało aż do naszej nocy poślubnej, która była dwa dni po ślubie kościelnym. Także generalnie to było dla mnie takie świadectwo na to, że Pan Bóg mi pozwolił w końcu tak puścić lejce. I on mnie naprawdę poprowadził do czegoś fajnego, chociaż jak poznałam Rafała, on nie był w kościele. I byłam trochę taka przerażona i cały czas taka taki niedowiarek. I kurczę, no Panie Boże, to nie może być to. A ja tu się zabezpieczę, bo jestem taka samowystarczalna i okazuje się, że nie. I słuchajcie, ja do dzisiaj tak strasznie wierzę i ufam, że mój mąż jest bardzo mądrym człowiekiem, dlatego że ja się o tym przekonałam na własnej skórze. Ja go wielokrotnie sprawdziłam i zachęcam, żebyście sprawdzali i żebyście dociekali prawdę, bo naprawdę Pan Bóg jest w prawdzie. I największym takim naszym sukcesem jest to, tak patrząc z perspektywy, że myśmy zawsze, każdy bronił swojej prawdy. I nawet teraz jeszcze, jak przyjechaliśmy tutaj autem, myśmy nie wysiedli, tylko jeszcze gadaliśmy tomu tych, no ty masz swoją rację, ale moja racja jest mojsza, ale generalnie nauczyliśmy się gadać aż do bólu. I czasami mówię, jeszcze jedno zdanie, powiesz, zemdleję. No niestety, to są takie dwa autonomiczne światy, które muszą się zetrzeć. I trwa to czasami bardzo długo, ale tak naprawdę mi zawsze dawało taką dużą frajdę, żeby dociekać tej swojej prawdy, bo moja prawda jest najmniejsza. Ja jestem z Panem Bogiem, więc ja jestem tutaj taka, no, mam taką silną pozycję, więc generalnie nie ma on z czym dyskutować, więc i tak się zaczęło i tak jest. I Pan Bóg mi naprawdę, słuchajcie, daje taki żywy przykład na to, że przemawia przez oślicę, bo Rafał na co dzień przemawia, ja nie, więc generalnie on ma naprawdę wielką moc i warto jemu zaufać. I ja wiem, że Kruczkowski nigdy nie mówi o czym się nie przekona. Mam takie największe zaufanie do Pana Boga, bo żyję, nie mam czegoś takiego, co by mogło sprawiać taki kwas w moim życiu i nigdy bym nie chciała żyć w takim zakłamaniu i zawsze sobie myślałam, że biedna kobieta, która wchodzi w to małżeństwo, bo a praca, a dzieci, a musi być perfekcyjna pani domu, a sprzątać, a gotować, nie potrafię gotować, a jeszcze wieczorem musi być super sexy i generalnie myślę sobie, że kurczę, no nie dam tak rady, no, to jest aż takie niemożliwe i niewykonalne. Ja jestem przed Kruczkowskim taka mega szczera. I słuchajcie, naprawdę, no może gotować nie potrafię, tak jakbym chciała, ale cała ta reszta, no dzisiaj jestem trochę lepszą mamą, jutro jestem trochę lepszą żoną. No to tak nam bardzo sprzyja, że jest taki okres, że ja nie zawsze muszę być taka perfekcyjna żona. I Kruczkowski mnie tak mega w tym wspiera. I ja czuję to, że on mnie wspiera. I mało tego, bo jak mi ktoś powie, słuchaj, źle robisz, ja sam się, dobra, ty se gadaj, przyjdę do domu, obgadam to z Kruczkowskim. On wyciśnie ze mnie prawdę, ale mnie tak przyciąga, że ja po prostu potem aż do omdlenia. Ale naprawdę, słuchajcie, nigdy bym nie pomyślała... mogę powiedzieć o mojej sytuacji zawodowej? Tak, możesz. Że no, zaczęło się tak, że ja generalnie chciałam być takim wiejskim lekarzem. No i dostałam się na tę medycynę i tak tyrałam, przychodziłam tutaj i płakałam. Mówię, Panie Boże, to już jest, kurczę, ostatni rok, kiedy jestem na tej medycynie, więcej nie wytrzymam. I skończyły się te studia, chcę wrócić na tę swoją wieś. Co prawda jestem ze Sztumu, ale Rafał twierdzi, że to jest wieś i sołtys dalej nie wyciągnął praw miejskich ze stodoły. Ale to jest miasto, bardzo ładne. I generalnie... Uważajcie, żeby nie mrugnąć, jak będziecie jechać, bo możecie przyjechać cały Sztum i go nie zauważyć. Ale naprawdę przyjedźcie, zobaczcie, tam jest naprawdę pięknie. Ale nie mrugajcie. I z tej wioski wyrwałam się do Gdyni i sam się, no dobra, pójdę do tego szpitala, zobaczę, no i tak pomacam trochę. Potem poszłam do takiej, no właściwie już korporacji, można powiedzieć, do przychodni i jestem dyrektorem dwóch placówek i generalnie to jest nieważne. Ważne jest to, że
Ja mam, tak jak Rafał mówi, możesz spróbować. Gdyby nie on zresztą, to ja nie była dzisiaj w tym punkcie. Ale on mówi, słuchaj, musisz przejść na swoje. Jeżeli ty twierdzisz, że to jest prawda, to ja cię będę w tym umacniał. I to jest naprawdę mój taki wielki mentor. Ja nigdy nie miałam takiego mentora jak on. I wiem, że ja go, kurczę, sprawdziłam i ja wiem, że mogę mu zaufać. I chwała Panu. Ja. Bo możecie sobie powiedzieć, no okej. Nawet fajnie się tego słuchało, ale jaki to ma związek ze mną i po co my tutaj w ogóle przyszliśmy? Żeby wam też nawieść ten makaron na uszy, że małżeństwo jest super. Otóż być może jest tak, że teraz jesteście na takim etapie swojego życia, że takie swoje powołanie również do małżeństwa rozznajecie. Zastanawiacie się, czy już to jest teraz, czy później, kiedy to nastąpi, a być może ktoś z utęsknieniem mówi, Panie Boże, kiedy to nastąpi, bo tak też się zdarza. Ale to, co chcę powiedzieć, to to, że warto do tego podejść z głową. I na przykład nie zadawać sobie takiego absurdalnie głupiego pytania, czy jestem już gotowa na małżeństwo. To jest w ogóle najgorsze pytanie, które można sobie zadać. No bo jak można się przygotować na kolejne 50 lat swojego życia, mając lat 25? Jest jakiś certyfikat, który można uzyskać, tak? Że od dzisiaj już jestem gotowy, ale jeszcze wczoraj nie byłem. Co się musi wydarzyć? To zupełnie bez sensu. Nie? I zobaczcie, że niestety jest tak, że nawet nieświadomi nasi bliscy bardzo często właśnie zadają nam to pytanie. A czy ty aby na pewno jesteś gotowy na małżeństwo? Czy aby na pewno jesteś przekonana, że to jest ten mężczyzna dla ciebie? I wtedy co? Jedyna konkluzja, którą można w kontekście takiego pytania zadać, no że nie jestem, no bo nie mam takiego certyfikatu, że na pewno się wszystko uda. Tak? Natomiast i dlatego to jest głupie pytanie i nie ma sensu go zadawać, bo to w ogóle nie ma sensu. Przede wszystkim chodzi o to, że tak naprawdę nikt nie oczekuje tego, żeby wam się udało. Bo małżeństwo to nie jest taka sytuacja, gdzie od momentu tej takiej ceremonii kościelnej już wszystko jest super. I są tylko, nie wiem, serduszka, tęcze, jednorożce i kupidyny latające nad waszymi głowami. Tylko raz jest lepiej, raz jest gorzej i tak naprawdę ani Pan Bóg, ani tym bardziej wasz współmałżonek nie oczekuje tego, że od tego momentu będziecie tą taką opoką tego małżeństwa na każdym kolejnym kroku. Ja na przykład byłem w tym błędzie, bo pamiętam dokładnie ten moment, kiedy pomyślałem sobie, że Kasia mogła być moją żoną. Jechaliśmy wtedy samochodem do Sztumu i ona mi trochę powiedziała o swojej sytuacji życiowej i ja wtedy sobie myślałem, kurczę, no tak być nie może, taka fajna osoba, ja muszę się nią zaopiekować do końca życia. Już nie pozwolę na to, żeby się jej stało coś złego. I jakby część mojego postanowienia o małżeństwie poza fascynacją Kasią jako kobietą również wynikała z tej postawy. Tylko wiecie, pech polegał na tym, że ja wtedy znowuż też byłem głupi. Tak? To znaczy, wtedy mi się bardzo mocno wydawało, że to ja jestem taki super. Ja się tą moją żoną będę opiekował, będę właśnie tą taką posągową opoką i w każdej sytuacji będę tylko rozważny, pragmatyczny i opiekuńczy i na pewno wszystko zrobię dobrze. A z perspektywy czasu patrzę na to, że bywało ciężko i być może nawet jest tak, czego się już dzisiaj coraz mniej wstydzę, że w dużo większej ilości sytuacji to Kasia się opiekowała mną, a nie ja ją. Tak? To jest dość istotne. I nigdy do tej pory nie było tak, że ona powiedziała mi, a zobacz ile ja dla ciebie robię, a zobacz ile ja właśnie się tutaj dla ciebie poświęcam. Tylko to było coś takiego zupełnie naturalnego. I dla mnie właśnie to jest taki kolejny przykład na to oszustwo, które dotyczy często małżeństw, bo często jak się w środowisku, nie wiem, jakichś znajomych, w pracy mówi na przykład o małżeństwie czy o długotrwałym związku, to od razu się pojawia taka narracja, jakby to było obciążenie. A czy jesteś gotowy na małżeństwo, tak jakby to, co najlepsze miało się skończyć w twoim życiu i teraz się zaczyna tylko taka rutyna, codzienna orka i wiecie, wszystkie te takie rzeczy typu pieluchy, niewyspanie, jakieś takie inne klimaty. A w zasadzie ja się nie spotkałem na mojej drodze życiowej z nikim, który powiedział mi, słuchaj, cieszę się razem z tobą, najlepsze dopiero przed tobą. No? Że od tego momentu już nie tylko nie jesteś sam, w takim znaczeniu, że Pan Bóg postawił na twojej drodze drugą osobę, ale jeszcze sam się do tego przyłączył. Tak? Ceremonia kościelna, my mieliśmy też ślub tak zwany cywilny, bo musieliśmy go mieć, bo nasz ślub kościelny odbył się w Asyżu i tam przepisy kościelno-prawne no generalnie wymagały nas dwóch zdarzeń. I co jest bardzo ważne, że tylko w kościele to jest taka sytuacja, kiedy, jak to się ładnie mówi, notariuszem tego waszego związku jest Bóg. I on mówi, że ja nie tylko teraz poświadczam,
że ten związek został zawarty i jego w zasadzie w większości przypadków nie można cofnąć. Ale on mówi, ja wam właśnie błogosławię. To znaczy, ja będę zabiegał o to, żeby wam się udało. Nie obiecuję wam, że będzie łatwo. Nikt wam nie daje takiej gwarancji, tak? Ale jakby wchodząc w związek małżeński w takiej formule, i to jest jedyna formuła, w której coś takiego zyskujemy, to jest właśnie sytuacja, kiedy z dwojga nagle się robi troje osób zaangażowanych w to małżeństwo i troje osób, w tym jedna bardzo potężna, zabiega o dobrostan i jakości tego małżeństwa. Tak? I to jest niesamowite, bo zobaczcie, jak spojrzycie na to z tej perspektywy, na swoje małżeństwo, to już nie jest rodzaj właśnie takiego skminki typu, czy jestem gotowy na tą orkę do końca życia, tylko tak naprawdę, Panie Boże, jaki Ty wspaniały dar mi dajesz. I ja się o tym przekonałem podczas właśnie mojej ceremonii. Mówi się tak, że wiele osób mówi, że ślub to był w ogóle najpiękniejszy dzień mojego życia. Ja tak nie potrafię powiedzieć, bo to by oznaczało, że wszystko, co potem już jest, to co jest co najmniej mniej piękne, no to bezsens w ogóle, tak? Mam 25 lat i przeżyłem najlepszy dzień mojego życia, a cała reszta to co może być co najwyżej dobra? No kurczę, kaszana, tak? Ja uważam, że nadal pomimo 10 lat związków to co najlepsze jest przed nami, natomiast to co pamiętam właśnie z tej sytuacji, kiedy składaliśmy sobie z Kasią przysięgę, to taka sytuacja, kiedy słyszysz to tak, te słowa typu ślubuję ci miłość.